A rekord 260 tysięcy. Znowu wita. Zapraszam Was na drugi mecz z wczoraj z Bundesligi. Również o 20.30 nagrywam, bo nie mogę co mówić, jak już powiedziałem. Nagrywa 20.45, bo dzisiaj tego nie mam. O, znaględnili. Więc tak. I to jest mecz. Borussia Dortmund kontra Bayern Monachium. Ja gram Bayern Monachium jako goście, gospodarze oczywiście Borussia Dortmund. Zaczynamy. Przybliżyć do oryginału. Jak mniej czarne, to trudno, ale nagramy tym sposobem. A oni mają żółte. On jest groźny. No to zaczynamy. Będę wam pokazywał przywitanie, będę wam pokazywał tego. Dobrze widzę, czy ono? W 1997 roku Borussia triumfowała w Pucharze Mistrzów. Obecnie w pamięci mamy raczej przegrany finał z 2013 roku. Borussię pokonał wtedy właśnie Bayern Monachium, a spotkanie zakończyło się wynikiem 1-2. Przeciwnik stara się uzyskać piłkę Lewandowskiemu. Sędzią dzisiejszego spotkania jest Dietmar Schönleber. Były zawodnik Xabi Alonso, czyżby były zawodnik Real Madryt, jak pamiętam, chyba tak. Sebastian Rode.
Lewandowski. Rozpędza się Robert Lewandowski. Państwo, że będzie... Dobrze, Rączowi. Vidal. A teraz ci piłce przed Alonso. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Posyła w pole karne. I będzie rzut rożny dla Bayernu. Gdzie jest pan Robert Lewandowski? Złe podanie i strata w środku pola.
chwilę. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam, gdzie trzeba. Dobre przejęcie, brawo! Oliveri? Strata, co zrobi przeciwnik? Praktycznie niewiele daje.
pokazałem wam, że można też na motorze wypuścić gola, ale to nic. Można wypuścić dwa rugale, przepraszam. On jest dobry. Fantastycznie się go dzisiaj ogląda. Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców. Fantastyczna główka. Uderzyć precyzyjnie głową trzeba umieć, a on trafił tam, gdzie chciał. Wiecie co? To nieba filmowa wymaga i trzeba poprawić ją. To jest brama, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Jeszcze jeden gol umacniający ich prowadzenie. Tak on jak był? Widal Lewandowski. Lewandowski numer i Alonso. Zauwaga, RGD65 się z wami żegnam. Cześć! To były mecze z wczoraj. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnych meczach. Dziękuję za uwagę.